Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj środę. Posłuchajcie fragmentu z Dziejów Apostolskich. Słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami. Barnaba, Szymon zwany Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich, a oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mamy dzisiaj w tym fragmencie wymienionych nauczycieli w jednej z gmin chrześcijańskich, do których dochodzą apostołowie. I bardzo mnie tam zaskoczyło jedno określenie, że jest tam człowiek, który wychowywał się z Herodem Antypasem. Tam jest człowiek, który jest z dworu człowieka, który dużo zła wyrządził. I z takiego środowiska jest jeden z nauczycieli w gminie chrześcijańskiej. Co to dla nas oznacza? Nigdy nikogo nic nie przekreśla. Nigdy nikogo nie skreślajmy. Nigdy na nikogo nie patrzmy tylko przez jego historię. Każdy ma szansę i każdy może się nawrócić. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.